Cóż, jest to wspaniała literatura skrzypcowa, wspaniałe utwory, przede wszystkim o charakterze wirtuozowskim, a więc wirtuazeria jest tutaj na pierwszym planie, aczkolwiek wirtuazeria jest ta połączona no, z piękną linią melodyczną i z porządnym warsztatem kompozytorskim, także muzyka ta jest jakby kanonem dla wszystkich skrzypków. Nie ma takiego skrzypka, bądź który zaczyna grać na skrzypcach w szkołach, bądź też gra już na estradach, obojętnie. Nie ma takiego skrzypka, który by nie grał utworu Winiarskiego. Jest to po prostu niemożliwe. I są to utwory wspaniałe, błyszczące, zwłaszcza na przykład polonezy, bądź też Scherzo Tarantella, który to utwór szczególnie cenię jako utwór o szalonym blasku i w ogóle wspaniały utwór na przykład o charakterze już takim dla pokazania skrzypka i jego wartości technicznych, ale nie tylko, również i muzycznych. Także niewątpliwie można powiedzieć, że Wieniawski, jego twórczość, jego utwory są niejednokrotnie nawet dla mnie osobiście lepsze niż utwory Paganiniego. Wieniawski, ten, który daje nam na co dzień wspaniałe wzruszenia. Wieniawski, którego odbieramy jako po prostu słuchacze. Ten wielki kompozytor, którego kaprysy, moje dwa ulubione, prelud, kadencja, którego legenda, którego wspaniały koncert demola i fismol coraz bardziej wydaje mi się podobać, może od czasu, kiedy Isaac Perlman wylansował go tak dobrze w Stanach Zjednoczonych. Ten Wieniawski, który po prostu przysparza nam wszystkich wzruszeń, łez, którego muzykę kochamy i podziwiamy. I wreszcie ten Wieniawski, którego sami gramy, ten Wieniawski, którego zaszczyt miałem nagrać na kilku płytach kompaktowych, analogowych, wielokrotnie wykonywać na różnych koncertach. Ten Wieniawski, który nam, wykonawcom, pozwala w jakiś sposób przekonać publiczność do naszej sztuki odtwórczej. To jest kompozytor, który był skrzypkiem, więc on wiedział, jak na skrzypce pisać. Na nasze nieszczęście, tak jak Paganini, Wieniawski musiał mieć świetną technikę. Czyli on pisze, każdy jego utwór, właśnie on, jego można przyrównać w jakimś sensie do Paganiniego, z tym, że bo również Paganini był dobrym kompozytorem, wbrew temu, co prawda tam niektórzy mówią, tylko że on był bardzo polski, to nie tylko dlatego, że pisał mazurki i polonezy i oberki, tylko nawet w melodyce tych utworów, które nie noszą takiej nazwy, jak właśnie taniec jakiś, też ta polskość przebija w tematach. I to jest oczywiście dla nas lepiej, bo my to lepiej gramy. Podróże koncertowe Henryka Wieniawskiego to fenomen, to zjawisko bez precedensu w kronikach światowych XIX wieku. Nie znajdzie się drugiego artysty, wirtuoza, który by koncertował z tak wielką intensywnością na tak rozległym obszarze geograficznym.
Przemierzył Europę wielokrotnie wzdłuż i wszerz. Udał się na drugą półkulę za ocean, koncertując nie tylko w wielkich metropoliach, ale i również w mniejszych miastach leżących na uboczu głównych traktów kontynentu. Blisko 40 miast leżało na szlaku jego podróży niemieckich. Seria 16 koncertów danych w Berlinie wiosną 1854 roku w salach królewskiego Schauspielhausu, Teatru Krolla i berlińskiej opery ugruntowała sławę 19-letniego wówczas artysty jako czołowego wirtuoza Europy. Kilkakrotnie był solistą sławnego Gewandhausu w Lipsku. Koncertował w Dreźnie, Monachium, Kolonii, Hamburgu, Frankfurcie, Weimarze i wielu innych miastach. Prawie każdego roku przebywał w uzdrowiskach nadreńskich, do których w ślad za bawiącymi tam monarchami i ich dworami, w ślad za elitą europejskiej arystokracji, podążali najwybitniejsi artyści, co sprawiało, że stawały się one miejscem swoistych festiwali muzycznych. Od 1858 roku celem niemal corocznych podróży koncertowych Wieniawskiego była Anglia. Londyńskie wizyty muzyczne zainaugurował niebywale 40 koncertami danymi w ciągu 7 tygodni w sali Królewskiego Teatru Lyceum. Przez kilka sezonów był solistą dorocznej serii koncertów promenadowych słynnej Covent Garden. Uczestniczył w koncertach filharmonicznych, a także bardzo popularnych w Londynie koncertach prywatnych, organizowanych najczęściej przez muzyków i mecenasów sztuki. Cechą charakterystyczną życia muzycznego Londynu w XIX wieku była wyjątkowa popularność koncertów kameralnych, przyciągających sławy europejskiej wiolinistyki. Między innymi na koncertach Beethoven Quartet Society słuchacze byli uczestnikami niezwykle rzadkich uczt muzycznych. Zespołowego muzykowania czterech najsławniejszych wirtuozów tego czasu: Henryka Wieniawskiego, Heinricha Wilhelma Ernsta, Józefa Joachima i Alfredo Piatiego. Liczne powiązania Wieniawskiego z Rosją spinają klamrą dwie podróże koncertowe. Pierwsza, 13-letniego dziecka, i ostatnia, która doprowadziła do kresu jego życiowej wędrówki. Wieniawski podjął także bliską współpracę z kierowanym przez Antoniego Rubinsteina Rosyjskim Towarzystwem Muzycznym. Założył kwartet, z którym współpracowali najlepsi petersburscy wirtuozi, równocześnie profesorowie konserwatorium, wśród nich Antoni Rubinstein i Karol Dawidow. W życiu muzycznym Petersburga ważne miejsce przypadało spotkaniom w salonach muzyków i mecenasów sztuki, podczas których wyróżniał się zarówno swoją grą, jak i niewyczerpanym humorem Henryk Wieniawski. Wiosną każdego roku Wieniawski pojawiał się na zaproszenie Mikołaja Rubinsteina na scenie Teatru Wielkiego w Moskwie. Z 12 lat posady dworskiej w Petersburgu Wieniawski spędził nad Newą nie więcej niż połowę tego czasu. Każdego roku oficjalne urlopy letnie, a także urlopy specjalne, niekiedy nawet samowolne, nie był bowiem wzorem zdyscyplinowania, spędzał na podróżach po Europie. Wyjątkowy charakter miały związki Wieniawskiego z melomanami Holandii. Podczas wielokrotnych powrotów do tego niewielkiego przecież kraju dał w 25 miastach ponad 300 koncertów. Wśród największych entuzjastów polskiego wirtuoza był król Holandii Wilhelm III, któremu Wieniawski zadedykował Andante i Poloneza koncertowego. Przyjmowano go równie spontanicznie w Skandynawii, Helsinkach i Wyborgu, w stolicach Norwegii i Danii oraz w licznych miastach Szwecji. Wieniawski wysoko cenił sobie wierność melomanów francuskich, nie tylko w stolicy kraju, ale również w innych miastach, wśród nich w Marsylii, Bulonii, Orleanie, Lyonie, Lille czy Bordeaux, gdzie wystąpił w sali pięknego Teatru Wielkiego.
Gorąco przyjmowany był polski artysta również w Austrii, Belgii, Czechach i Słowacji, w Rumunii, Szwajcarii, na Węgrzech. Udał się nawet do Konstantynopola, by wystąpić przed jedynym słuchaczem, muzykalnym sułtanem Abdul Azizem. Był w tych europejskich wędrówkach ulubieńcem nie tylko niezliczonych rzesz melomanów, ale również monarchów, którzy szczodrze obsypywali artystę cennymi darami i odznaczeniami. Był kawalerem orderów nadanych przez władców Belgii, Danii, Szwecji, Rosji, Prus. Prawie 2 lata spędził Henryk Wieniawski w Ameryce. Przez pierwsze 8 miesięcy, od września 1872 do kwietnia 1873 roku, występował wspólnie z pianistą Antonim Rubinsteinem. W 60 miastach Stanów Zjednoczonych i Kanady dali 215 koncertów, po 6, niekiedy 7 każdego tygodnia. Wystąpił również w Meksyku. Na ostatnie tygodnie pobytu za oceanem powrócił do Nowego Jorku na kolejne koncerty. Przed powrotem do Europy wystąpił jeszcze na Kubie. Dzieckiem, opuściwszy kraj rodzinny, Henryk Wieniawski bywał tu rzadkim gościem. Nie tak rzadkim jednak, jak się często utrzymuje. W 17 miastach polskich dał ponad 100 koncertów. Na mapie podróży koncertowych po Polsce widnieją Warszawa i Poznań, Kraków i Tarnów, Lublin i Puławy, Wrocław i Szczawno-Zdrój, Kalisz i Radom, Gdańsk i Elbląg, Bydgoszcz i Toruń, a także położone dziś poza granicami kraju Wilno, Lwów, Stanisławów. Najczęściej koncertował w Warszawie i Poznaniu, gdzie dał po 18 publicznych koncertów. W Warszawie największe triumfy święcił Wieniawski w latach 1860, 1870 i 1876. Sala Teatru Wielkiego, w której odbyła się większość warszawskich koncertów, rozbrzmiewała niezmiennie entuzjastycznym aplauzem. W jednym z koncertów Wieniawskiego uczestniczyła również wielka aktorka polska Helena Modrzejewska. Pięciokrotnie koncertował Wieniawski w Poznaniu w latach 1854, 1857 i 1878. Grał wówczas w sali Teatru Miejskiego, zachowanego do dziś, chociaż przebudowanego i spełniającego inne niż ongiś funkcje. Występował również w białej sali historycznego bazaru. Koncerty w Poznaniu były nie tylko wydarzeniami artystycznymi, ale zarazem manifestacjami patriotycznymi. Goszczono artystę z największą atencją, nie tylko w sali koncertowej, ale również w salonach mieszczan i arystokratów. Nie zabrakło społecznych akcentów podczas 14 równie entuzjastycznie przyjmowanych koncertów we Lwowie. Krakowianie zwykle z rezerwą przyjmowali występy rodzimych artystów. Pierwszymi, którym udało się przełamać barierę rezerwy, byli w 1853 roku bracia Wieniawscy. Do Szczawna-Zdroju przyjeżdżał Wieniawski dwukrotnie, głównie dla wypoczynku i kuracji. Sceneria tego miejsca dziś niewiele się zmieniła. Zamieszkał w hotelu zdrojowym Kursal, w jednym z pokojów gościnnych na piętrze. Na parterze zaś znajdowała się sala koncertowa. Podczas dwóch pobytów w Lublinie zapadła ważna dla przyszłości obu braci decyzja o ich artystycznym rozstaniu. Byli zbyt wielkimi indywidualnościami, by dzielić sukcesy podczas wspólnych koncertów, co nie przeszkodziło, że od czasu do czasu spotykali się na estradzie dla wspólnego muzykowania.